Siema, siema. Witajcie moi drodzy akwaryści i akwarystki. Witam w moim ogródku za domem babci Jadzi. Wszystko to tak wygląda na dzień dzisiejszy po jakichś 8 dniach od zalania. Może dziewiąty dzień chyba dzisiaj nawet. W każdym bądź razie pierwszy tydzień minął. Jak widać coś tam się ruszyło. Roślinki trochę w górę, już jakieś pierwsze moje wrażenia z posiadaniem tego akwarium, no są, a nawet dość ogromne. No to przejdę do takich, do takich najważniejszych może informacji z tego co widzę, co widać to wiadomo tam niektóre rośliny poszły, niektóre rośliny właśnie nie, nie za bardzo się ruszają, dopiero powiedzmy no coś próbują drgać, ale to głównie chodzi o to, że one musiały się zaklimatyzować i w miarę ukorzenić, czytałem trochę o roślinach in vitro no i to tak nieraz nawet do dwóch tygodni trwa zanim one rozwiną w miarę super korzenie na tyle aby pokazywały później swoje wzrosty no, ale już po pierwszym tygodniu, ja jestem, ja jestem bynajmniej zadowolony biorąc pod uwagę z tego co było wcześniej i zanim tu powiem już o minusach jakieś widzę co tu się dzieje, to powiem na, na, plus, sorry, to powiem na początku o Plusach. Przede wszystkim nie ma żadnego, jeszcze nie dopadły myglony, żadnego pylenia, żadnych efektów tego typu. No, także to jest wielki akurat plus. A to jest na karnówce, nie? Chciałbym tylko przypomnieć akwarium. Robiłem podmiany codziennie. Tak, jakieś 35%, tak jak sobie to ustaliłem. Teraz drugi tydzień będę robił co dwa dni podmiany, no i zobaczę, jak mi to wszystko się utrzyma, jak te parametry się utrzymają. Jeśli chodzi o jakieś pierwsze takie minusy i dolegliwości roślin, to zauważyłem 4 dni temu, przepraszam, 3 dni temu. Widzicie to może, że mi zaczynają białe liście się robić. Białe liście, tutaj tak samo e, to Monte Carlo, gdzie, nie, gdzie właśnie białe, tak, białe listki zaczynają się robić. Ona tak zaczęła, takie, to takie wchodzić. No, właśnie na górze, na tamtych roślinkach, właśnie białe. No, a że nie mogłem robić testów, to jedyne co to poczytałem sobie w internecie, że to prawdopodobnie już brakuje pierwiastków. No i że raczej to będzie żelazo FE, no to zacząłem tam próbnie coś dolewać. Na oko, tam po 2 ml dolewałem tam tego mikro, całego, ponieważ żelazo moje idzie jeszcze, nie doszło. No, a dzisiaj robiąc testy, dopiero w niedzielę, wiadomo, nie, dzień akwarysty, jest czas, poświęciłem na to trochę czasu, porobiłem wszystkie sobie testy. No, i powiem Wam, jak to wygląda, nie? To normalnie padniecie. A przynajmniej ja padłem. Czyli po prostu NO3 mam teraz 12. Tak więc to jest fajne, biorąc pod uwagę, że miałem około 25 jeszcze tydzień temu. No to teraz mam 12, a podmieniam wodę, kurczę tak jak mówiłem, codziennie. Także rośliny korzystały. PO4 z podłoża mam 0,7, a miałem dwójkę w momencie zalania. GH MAM9, KH MAM6 i to jest bez zmian. Generalnie robiłem testy na drugim dniu po zalaniu i właśnie takie miałem, i mam dalej takie samo. To się chyba nie zmienia, ale nie narzekam. Nie jest jeszcze, mi się wydaje, tragicznie. K MAM2 właśnie i tu jest problem, bo ja myślałem, że źle ten test zrobiłem. Pewnie go będę powtarzał, ale no z JPL a robiąc ten test, tam taki krzyżyk musi w miarę zaniknąć tak się długo dolewa do próbówki roztworu aż zaniknie, no i no i mi ten krzyżyk dopiero zaniknął jak wszystko wlałem co było, można powiedzieć, nie? czyli no, tego po prostu nie mam także zacząłem dolewać testy na magnes nie zdążyły przyjść niestety przyjdą w poniedziałek, tak więc nie wiem E, testy na CA nie posiadam i zaraz do tego wrócę. Śmieszna historia. E, światło zwiększyłem do 6 godzin. E, na dzień dzisiejszy. W tym tygodniu to 6 godzin świecił, a świeciłem 5 w poprzednim. Tak więc no też się trochę cieszę, że to wreszcie trochę więcej tego świecenia będzie, bo tak szczerze mówiąc no Chciałbym to przyspieszyć, ale no Cierpliwy trzeba być. No i uwaga żelazo 0. Żelazo weszło mi kompletne 0 biała woda jak nic w próbówkach i no co zrobiłem, no stwierdziłem, że pierwszy tydzień no nie chcę też jakoś super szaleć, wiadomo te podmianki będę robił co drugi dzień nadal, systematycznie no i teraz dolałem tutaj, będę dolewał tak przez cały, całutki tydzień, na końcu zrobię testy czyli idzie normalnie mikro 2 ml, to chyba na 2 ml, bo też to są chyba 4 ppm. Ja to muszę jeszcze sprawdzić na tej butelce. Na razie po prostu chcę tak zrobić, że w tych mililitrach będę dolewał tak, jak jest to napisane czyli mikro 2, makro 2, K też 2 dolewam. I jeszcze tutaj karbo, same karbo też dorzucę 2 ml, będę to robił przez tydzień czasu. Później zrobię wszystkie testy, będę miał tych testów też więcej No wiadomo, no, uczę się, będę sobie trochę eksperymentował na tym wszystkim, na tych nawozach Nie, Każdy pewnie by to zrobił zupełnie inaczej Ci, którzy już mają wiedzę i wiedzą jak zrobić Ja to będę robił w sobie na początek w ten sposób W każdym bądź razie systematycznie cały tydzień żeby było żeby było ogarnięte Dobra, wracając do tego nieszczęsnego CA to słuchajcie Chciałem tutaj, ja mieszkam w Anglii. Kto oglądał mój kanał już takiego czasu to wie. I tutaj słuchajcie, chciałem zamówić testy na CA. Znalazłem testy z JBL-a. Eee, okazało się, no ja je kupiłem, nie? Kupiłem, wiadomo, z ciekawości kupiłem te testy, ale one były do wody morskiej i nie, niesamowite wyniki tam wychodziły po prostu. Także się nie przydadzą. Komu się dam, kto ma morszczaka, ze znajomych ponieważ w Anglii, słuchajcie, nigdzie nie ma testów na CA, żadna firma tego nie robi, ich wapń nie interesuje wapń to, to tam jest jakoś kalcjum czy coś, nie interesuje ich to, nie? Oni tego, ja nawet zapisałem się na dwa fora, takie z wypasionymi akwariami, co tam aquascaperzy są i oni wszyscy byli zdziwieni, że takich testów w ogóle poszukuje, nie? Oni się mniej więcej sugerują tym, co jest w wodzie, w kranie, tak plus minus w rejonie i, i niczym innym. A, a tacy, no bardziej już powiedzmy zmodernizowani, że tak powiem, no to wtedy mają już powiedzmy ustawione te prawdopodobnie te CA, robią sobie wodę RO na mineralizatorze. No, ale reszta z tego po prostu nigdy nie korzystam. Nie wiem, co się sugerują, tylko twardością wody. I... Plus minus jest i wszystko gra ładnie, rośnie i tego. Tak więc ja sobie takie testy sobie będę chciał sprowadzić. Kiedyś może będę w Polsce, sobie kupię Zoleka na przykład, albo może ktoś mi wyśle te testy Zoleka ze znajomych. No zobaczę, zobaczę. Na razie ich nie mam, tak więc, no dobra, do sobie bez tego póki co. to dobra, to taka śmieszna historia z tymi testami, bo myślałem, że one są ogólnie dostępne i ogólnie jest to bardzo potrzebne. A okazuje się, że można prowadzić akwaria i bez tego. Okej, okay. jeśli chodzi o hmm, e, roślinki, tak. Jeszcze tutaj dosadziłem, kurczę zapomniałem, zapomniałem jak się ta roślina nazywa. Tutaj ta czerwona, hmm, gdzieś tu miałem zapisane alternatera, rosefolia, jakoś tak, jakoś tak. Sorry, jeśli kręcę nazwy, ale no ja tych, tą nazwę wiedziałem, że nie zapamiętam. Tutaj sobie trochę posadziłem. No i e, tutaj mamy Wietnam. Jeszcze Wietnam posadziłem. Tak, jeszcze to właśnie parę sadzonek Wietnamu. Zamówiłem dwie takie in vitro właśnie tego i dwie in vitro tej rośliny. Przyszło w takich woreczkach, ale były przelupać kane. Eee, jeszcze jedna roślina była gratis, a ja to z eBaya zamówiłem. Nie byłem ciekaw, jakiej jakości z eBaya dojdą mi te rośliny. I rzeczywiście te cztery ym, sadzony, za które zapłaciłem, to super. A jedna była dodawana gratis. No i ta gratis to <gryw> wysypałem z woreczka. To miałem i łodygi, i liście osobno. I zastanawiałem się przez chwilę, czy ja tego z Ikei nie zamawiałem. No i po prostu. Uś uśmiałem się z tego, wywaliłem w śmietnik, no dobra no Mam to, to zapłaciłem, gratisy się nie liczą Teraz, hmm, takie pytanie tutaj dla was, mam nadzieję, że to dokładnie ujmę Ta roślinka, nie, która generalnie miałem się pozbyć, tylko na się żonie spodobała Zobaczcie, ona już tutaj, kurka wodna Jak wyprostują się te łodygi To one no też już praktycznie sięgają innej roślin, nie Zaraz przynajmniej będą sięgały i teraz takie mam pytanie, czy ja te mogę Poobcinać tak dość fest te, te kurde raszpulkowe kudły Bo tutaj się to normalnie strasznie rośnie, to, to tak na, na dzień mi rosło za 3-4 cm Gdzie ja bym chciał, żeby inne rośliny mi tak fajnie rosły, to tutaj te korzenie na, mag, na mega, poszły mega e, Jeśli chodzi tutaj o ukorzenianie e, W ogóle się tych moich roślinek. No to wiadomo, dopóki się nie zajrzy, to się człowiek nie dowie, nie? Przesadzałem jedną roślinę i okazało się, no, że korzonki już fajnie poszły. Jak robiłem miejsce dla Wietnam, także fajnie, fajnie poszły. I czyli coś się dzieje. A, że myślałem, że ogólnie z podłoża będzie cały czas podłoże mi oddawać do słupa wody, to nie będę musiał nawozić z dwa dni. Albo chociaż, że rośliny będą pobierały. A później sobie pomyślałem, że przecież jak nie mają korzeni, to nie będą za bardzo pobierały z tego podłoża, aż tak Tylko ze słupa więcej, no dlatego też słup mam wyjałowiony totalnie Bo ja nic nie robiłem z tym, nie lałem mikro w ogóle A też wyczytałem, że powinno się niby mikro podlewać Od samego pierwszego dnia nawet, jak się jedzie na in vitro Od razu z kubeczka, no tak no nie byłem pewien za dużo tych informacji naraz i musiałem to sam przekalkulować No ale nadrabiam, mam nadzieję, że teraz sobie to jakoś ogarnę, te nawożenie eee, Dobra, no nie, nie będę za bardzo przedłużał eee, Pierwszy tydzień wygląda tak eee, Cieszę się bardzo, że mi ten azot spadł i, I fosfor Bo ja byłem już przekonany praktycznie, że to zawsze tak będzie, bo ja mam taki wysoki w wodzie Generalnie na wjazd. A pomimo tych podmianek jednak to rośliny zjadały, czyli super. To się z tego bardzo cieszę, bo będę bez problemu, myślę, mógł wpuścić tutaj sobie pierwsze rybki za tydzień, bo już na to najbardziej czekają dzieci. No bo ja ogólnie jestem zadowolony tam, ja tam głównie te rośliny mi chodzi, ale no wiadomo, jak coś jeszcze będzie pływało czy coś, to będzie super. Myślę, że jakoś sobie to poogarniam. Wtedy z tym azotem. E, dobra, tak na koniec jeszcze, bo to już będzie tyle na temat akwarium. Chciałbym taką pewną rzecz powiedzieć, bo na temat tego takiego, tego sensora e, JBL-a, bo dużo osób używa akurat tych JBL-a komputerów. I powiem wam taką jedną rzecz na temat tego, nie? Bo, bo generalnie nikt nie czyta żadnych instrukcji obsługi, no bo nie trzeba, rzeczywiście, to jest wszystko, kabelki, wszystko podłącza się, wszystko jest mega czytelne itd. Tak no Ale ja sobie poczytałem i z tego mnie najbardziej zaciekawiła instrukcja obsługi, a bardziej to, co tam jest napisane, na co trzeba bardzo uważać. I powiem Wam takie jedne, na przykład nigdy nie dopuszczać do wyschnięcia czujnika, to tego na końcu, nie wiem czy tą kropeczkę tam będzie widać, tego czujnika, tam jest taka kuleczka jakby niebieska, taka sprężynka jest w środku. Nigdy nie doprowadzać do wyschnięcia. Jak my to kupujemy, to wiadomo, jest takie zabezpieczone w takiej specjalnej próbówce z wodą chyba destylowaną, nie jestem pewien. No i teraz o co chodzi? Jak ja tutaj spuszczam sobie te 35% wody, ona mi też sięga dotąd, tak na oko. Jest z 4 cm poniżej tej kropki. I teraz mi zajmuje taka podmianka, zazwyczaj jakieś 35 minut. No i wiadomo, no tam polewam czasami sobie po tym, jak już leje zwęża tą wodę żeby mi to nie wyschło, no ale to jest taka ważna mi się wydaje dosyć informacja, bo to może niby ulega szybciej degradacji ta końcóweczka bo tutaj przechodzę od razu do drugiego punktu te wszystkie sensory, które się kupuje te sondy, przynajmniej tej firmy na pewno to one są, słuchajcie, mają datę ważności swoją co byłem w szoku, bo to małych pieniędzy nie kosztuje a okazało się, że posiada datę ważności i moja jest do końca 2024. Zostało mi półtora roku ważności. Ponad te sądy I, i ta data ważności się liczy od momentu, słuchajcie, wyprodukowania, a nie zanurzenia w akwarium. I to jest kolejna taka rzecz, o której ja nie wiedziałem, a nikt o tym na YouTube kurczę nie mówi. Przynajmniej nie spotkałem się z tym, żeby ktoś na przykład też o tym powiedział, nie? O takiej typowej rzeczy. No dobra, jeszcze mam tutaj dwa takie rzeczy na szybciutko i kończę. Nigdy nie umieszczać całego czujnika w wodzie. I to jest kolejna rzecz, którą zauważyłem, że niektórzy akwaryści robią. Moczą dosłownie ten cały czujnik. Tu jeszcze pokażę wam na opakowaniu. Cały, bo on co prawda jest wodoszczelny. Razem z tym kablem, niby i tak dalej. Wsadzałem go dosłownie jak grzałkę. Do wody przyklejają go gdzieś tutaj na szybę. A on nie może być. On musi być bardziej w takiej zasadzie. Gdzieś tak. Chodzi o to, aby tutaj między tą gumką. A napisem tutaj znajdował się poziom wody. Nie wolno tej gumki już tutaj zamaczać. Ponieważ ona może ulegać jakiejś tam degradacji, z czasem rozszczelnieniu. Nie wiem, może być jakieś przebicie prądowe. Producent nie zaleca tego, a wręcz wskazuje, żeby tego nie robić. A też wiele osób to robi. Dlatego warto tą instrukcję poczytać. No i ostatnia rzecz. Taka śmieszna, bo... Śmieszna, nie śmieszna. Ludzie sami do tego doszli gdzieś tam. Przy kalibracji tego urządzenia, delikatnie każdy dotyka tej kuleczki jakąś tam ściereczką, papierem yy, kuchennym, do osuszenia. Jeszcze mówiąc przy tym i opowiadając, że nie wiedzą, wiedzą del... De Kurcze, generalnie czy tak wolno robić, czy nie wolno robić, co by na to producent powiedział. A tu proszę bardzo. Zabrudzenia zbierające się na szklanej końcówce czuj czujnika dają się ostrożnie usuwać miękką ściereczką. Można to bez problemu osuszać, przecierać delikatnie, jeśli się zagloni czy coś, nie ma żadnego problemu. No i to jest koniec takich najważniejszych rzeczy moim zdaniem yy, względem tego. No dobra. Jeśli chodzi jeszcze, tylko powiem o temperaturkę, utrzymuje póki co 22,5 stopnia, yy, póki nie mam ryb i żeby mi się tutaj utrzymywało między 20 a 30 yy, nie widać bo ten wskaźnik też nie jest jakiś super najlepszy to znaczy się ten podział 20 a za chwilę 50 a powinno być 20-30 bo to najbardziej chyba nas interesuje i dopiero później 50 na przykład nie tak nie wiem no ponad 20 mam czasem mi się tam podświetla ten jaśniejszy kolor nie wiem może 30-35 czasami nie wiem no a i wiadomo niecałe 7 mam nie yy, pH 6,85 według mego KH i tabeli yy, to właśnie tak mi wychodzi, żebym tutaj miał CO2 dobrze ustawione i zawsze było niby dobrze. No dobrze, a, bo już to trwa trochę minut ten filmik, także będę kończył to taki update tego co się działo w tym tygodniu. Zobaczycie mnie, glony nie zjedzą po dodawaniu tych nawozów w przyszłym tygodniu, będę to obserwował, może będę zwiększał dawki za tydzień. No i się zobaczy. No, na razie jestem zadowolony ogródek. tutaj ta walici bardzo mi się podoba. Zresztą najbardziej mi się podoba ta roślina. Cieszę się, że ona akurat nie jest mi zjadana przez nic. Monte Carlo, gdzie zanika. No, zobaczymy jak to będzie. A powoli do przodu, nie, nie może być wszystko piękne. No, raszpulki się obracają. Jak ktoś wie, posiada gdzieś takie dziwne rośliny, to... Tylko powiedzcie mi, czy ja mogę tylko, że nie poobcinać, nie? Żeby zostawić takie ewentualnie 10 cm od góry. Bo, bo one już za dwa dni będą szurały po, podłodze, po podłożu. Może tutaj zakotwiczą i to będzie jakiś dziwny gatunek się zrobił. Ja nie wiem. No, takie jaja, ja, ale super, w każdym razie to wygląda. No dobra, to ja się z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. No i do następnego za tydzień. Pozdrawiam, hej.